Sobotnia Pikieta to wydarzenie, które na pewno zasługuje na uwagę. Trudno bowiem wskazać inne wydarzenie, które łączyłoby w sobie tyle intencji jednocześnie. Główną było wsparcie dla protestujących rolników, ale na transparentach protestujących nie brakowało odwołań do in vitro, czy choćby braku telewizji Trwam na pierwszym multipleksie telewizji cyfrowej. Ponad setka protestujących chciała wyrazić swoje oburzenie działaniem ANR i rządu. Ten protest naszych braci rolników jest całkowicie uzasadniony. Każdy z nas na co dzień widzi, jak jest traktowane polskie rolnictwo. Według protestujących rząd po upadku Stoczni Szczecińskiej dąży do bankructwa gospodarstw rolnych. Wszystko po to, by polską ziemię mogły przejmować osoby z zagranicy. Po zniszczeniu stoczni, przemysłu górniczego, hutniczego, fabryk, przedsiębiorstw, zabrano się za sektor rolniczy. Zaczęto od tego, że wyprzedano wszystkie przedsiębiorstwa nasienne, które produkowały dla nas nasiona, polskie nasiona. W tej chwili jest to wszystko już przejęte. Po przejęciu przedsiębiorstw nasiennych zabrano się za przemysł paszowy, za wszystkie przedsiębiorstwa produkujące środki do produkcji rolnej. Upadek polskiej wsi jest więc blisko, a pikietujący solidaryzują się z protestującymi od kilku miesięcy pod siedzibą Agencji Nieruchomości Rolnych rolnikami. Wioski popegeerowskie, proszę Państwa, świecą pustkami. Bieda i nędza. Młodzi uciekli za pracą za granicę. Ale to jest temat do przemyślenia. O ile protest rolników jest ideą, która jest zrozumiała i wiadomo, jaki jest cel komitetu protestacyjnego, tak intencja ludzi protestujących w sobotę często zdawała się być niejasna. Trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, czy kilkadziesiąt osób zgromadzonych pod Urzędem Wojewódzkim zdawało sobie sprawę, czym jest GMO, albo na czym polega problem protestujących rolników. Co sami protestujący mówili o pikiecie? Główny powód to jest wsparcie dla rolników, a są tutaj i inne tematycznie, tak trochę się pojawiają hasła, nie? Ale mnie się wydaje i widzę tutaj, to jest głównie sprawa rolnicza, no bo jak Szczecin już zakładów pracy praktycznie prawie nie ma, a kolej przychodzi na ziemię, no to niestety musimy zamanifestować. Protestuję przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom. Polska ziemia to jest dla Polaków, bo w polskiej ziemi nie tylko ziemia, ale i bogactwa w tej ziemi to są dla nas, a nie dla obcokrajowców. I to jest bardzo ważne. Bóg, honor i ojczyzna. A gdzie jest Bóg? A gdzie honor? A gdzie ojczyzna? Co robimy w tej chwili z ojczyzną? Winien jest rząd, bo rząd nie myśli o ludziach z dołu, rząd tylko myśli o sobie. Po blisko godzinie tłum dołączył do rolników, idąc za jadącymi przez centrum miasta ciągnikami. Tylko lesiom się dalej żyło lepiej.